Witam z powrotem na kanale, Kowal z tej strony i dzisiaj opowiem wam o nieudanym prototypie ciężkiego czołgu wielowiezowego, który wyklepali Sowieci. Ale tutaj poniekąd jest to kontynuacja poprzedniego odcinka o wielowiezowym czołgu T-35A, którego teraz widzicie na ekranie, tak więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to proponuję zatrzymać ten odcinek, cofnąć się do tamtego i go obejrzeć, bo nada on odpowiedniego kontrastu i tła dla tego czołgu i bez tamtego odcinka opowieść będzie po prostu niekompletna. A teraz pora przejść do tematu, ale nie zaczniemy wbrew pozorom od razu od czołgu SMK, tylko jeszcze od lat 20, bo to właśnie wtedy Sowieci zaczęli teoryzować na temat koncepcji głębokiej bitwy, tak zwanej, przynajmniej w tłumaczeniu na polski, która polegała na doktrynie wykorzystania ciężkiego czołgu, nazywanego wtedy również czołgiem oblężniczym, który miałby prezentować wyjątkowy pancerz, którego nie byłoby w stanie przebić żadne znane działo przeciwpancerne, oraz taki czołg miałby być umieszczony na kluczowych pozycjach taktycznych, gdzie przyciągałby on ogień wroga i sam niszczyłby jego pozycje obronne, a piechota naokoło niego mogłaby w teorii łatwiej podejść do takich pozycji i je dokończyć. Oczywiście w tej doktrynie istniały również szybkie czołgi bojowe, czyli w tym wypadku czołgi serii BT i T-26 oraz lekkie, głównie amfibijne czołgi zwiadowcze, które uzupełniałyby te czołgi. Tutaj głównie bodajże T-37 i tak dalej. I tym podobne powinienem powiedzieć w sumie. W każdym razie nad planami takiej doktryny pracowano od późnych lat 20, gdzie udoskonalano ją, aż była w teorii gotowa i została przyjęta przez regulamin polowy Armii Czerwonej w 1936 roku. No ale doktryna doktryną, ale żeby móc ją wykorzystać, trzeba było czołgu, który zdolny by był znieść jej założenia. Tak więc w międzyczasie, kiedy dopracowywano jeszcze tą doktrynę, zaczęto pracować nad takimi maszynami. Tutaj co prawda przewinął się projekt czołgu T-28, ale przez Sowietów traktowany był on jako czołg średni, zresztą chyba największy czołg średni na świecie. I to głównie był czołg do wsparcia piechoty. Tutaj w międzyczasie przewijał się projekt i produkcja czołgu T-35A, no i później jeszcze plany jego modernizacji, aby dopasować go do tej doktryny, no ale to jak obejrzeliście poprzedni odcinek, wiecie jak wyszło. W każdym razie T-35A był to prawdziwy potwór, który posiadał aż 5 wieżyczek, całkiem niczego sobie jak na czasy swojego powstania pancerz, no ale był bardzo skomplikowany w produkcji i przez jego wielowieżowy design dręczyły go wady, których nie dało się wyeliminować. No i jak się również okazało, jakikolwiek plan na dopancerzenie tych maszyn był po prostu nie do wykonania. Ponieważ te maszyny już i tak ważyły ponad 50 ton, a ich silnik ledwo dawał radę je pchać do przodu w ich oryginalnej formie, bez tej dodatkowej wagi, dodatkowego pancerza, także no ogólnie T-35A się do tego nie nadawało. No i tutaj zanim jeszcze przejdziemy do tego SMK, trzeba wspomnieć o Dmitrim Grigoriewiczu Pawłowie. Mówicie, Pawłow był sowieckim dowódcą w Hiszpanii podczas ich wojny domowej i dowodził tam od 36 do 37 roku, a przez to jak mu tam szło, dość szybko zdobył on władzę w Czerwonej Armii. I tutaj ostatecznie w 1937 roku stanął on na czele Biura Zarządzania Pancernego i Samochodowego. Przynajmniej ja to tak tłumaczę na polski, nie wiem czy dokładnie jak to się na polski tłumaczy, ja to tłumaczę jako Biuro Zarządzania Pancernego i Samochodowego. No i dzięki temu, że na własne oczy mógł on doświadczyć niedoskonałości sowieckich maszyn wykorzystywanych w Hiszpanii, był jedną z głównych postaci, które próbowały przepchnąć w sowieckiej armii kompletną modernizację jej pancernej części. No i biorąc pod uwagę, jak silne stanowisko zajmował Pawłow oraz to, że przekonał resztę wyższych figur Związku Radzieckiego do takowej modernizacji, w 1937 roku wyszła uchwała o numerze 94. Był to ogólny rozkaz Pawłowa o całkowitym przeglądzie tego, co Armia Czerwona ma w magazynach pod względem pancerki oraz o zmodernizowaniu tego ogólnego syfu, który do tej pory mieli. No i dzięki tej właśnie uchwale sporo fabryk wzięło się za projektowanie nowych maszyn. Tak więc charkowska fabryka lokomotyw i ciągników numer 183 otrzymała rozkaz prototypowania nowego czołgu ciężkiego, który miał zastąpić nieudanego T-35A oraz prototypowania czołgu szybkiego, który miałby zastąpić serię BT. No i jak wspomniałem w poprzednim materiale, Sowieci nie byli tacy głupi i o ile T-35A spełniał się w roli maszyny propagandowej, na defiladach po prostu świetnie, o tyle wiedzieli, że w boju to się prędzej zesra niż coś zrobi i potrzebują czegoś innego. Szczególnie biorąc pod uwagę tą doktrynę, którą przyjęli. No i tutaj charkowska fabryka numer 183 przyjęła zamówienie na te dwie linie prototypów, ale ostatecznie skoncentrowała się na prototypowaniu zamienników czołgów BT, z którego to programu wyszedł im ostatecznie czołg T-34. Ale my dzisiaj nie o nim, tylko o tym SMK. No i przez to, że fabryka 183 skupiła się na tym programie, nie za bardzo mieli moc przerobową zająć się jeszcze prototypowaniem nowego czołgu ciężkiego.
Z tego też powodu projekt został częściowo przekazany do fabryki numer 185. Ale na wszelki wypadek zaproszono do tego programu również zakłady kirowskie. Tak więc na papierze projektowaniem nowego czołgu ciężkiego dla Armii Czerwonej zajmowały się teraz trzy zakłady. Fabryka numer 183, która technicznie nie wycofała się jeszcze z tego projektu. Do tego mamy fabrykę 185 oraz zakłady Kirowa. No i tutaj do maja 1939 roku fabryka 185 opracowała projekt czołgu nazwany T-100. A zakłady Kirowa przedstawiły projekt czołgu SMK, który został nazwany tak na cześć Siergieja Mironowicza Kirowa. I tutaj Siergiej Kirow został przewodniczącym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w 1934 roku. No i tam niedługo później został zamordowany. Tutaj o polityce i jak to się stało, to nie na tym kanale, ale ogólnie to Kirow stał się postacią dla Sowietów wręcz mityczną jako bohater. Tak więc nazwanie czołgu na jego cześć, szczególnie, że powstał on właśnie w zakładach kirowskich, był oczywistym dla projektantów wyborem. Tutaj, jak wspomniałem, fabryka 183 skupiła się na prototypowaniu tego, co znamy dzisiaj jako T-34, więc nie przedstawiła żadnego projektu i tak naprawdę odpadła z tego programu. Tak więc teraz o przyjęcie do produkcji swojego prototypu walczyły dwie fabryki, 185 oraz zakłady kirowskie. No i skupimy się tutaj bardziej na prototypie zakładów kirowskich, czyli SMK, bo o tym jest właśnie ten odcinek. Tak więc początkowo SMK został zaprojektowany na zawieszeniu znanym z czołgu T-35, ale dość szybko uznano to po prostu za niewystarczające. Z tego też powodu testowano jeden czołg T-28 przezbrojony w zawieszenie z drążkami skrętnymi, jak znajdę zdjęcie, to jest ono teraz na ekranie, no i tak to po prostu wyglądało. I sam ten test zawieszenia nie był ogromnym sukcesem, no i miał swoje bolączki, ale sowieccy inżynierowie zauważyli potencjał w rozwiązaniu tego typu i postanowili je udoskonalić. No i z takim zawieszeniem widzimy drugi projekt czołgu SMK. Przypominam, na tym etapie nie są to jeszcze prototypy, tylko projekty. Także na pierwszy rzut oka te właśnie projekty czołgów SMK oraz T-100 z fabryki numer 185 wyglądały bardzo podobnie, aczkolwiek różniły się tak bardzo, że śmiało można powiedzieć, iż są to kompletnie różne czołgi. Mamy tutaj analogiczną sytuację jak z prototypami T-35-1 oraz 2 oraz T-35A. Tutaj T-100 miał zawieszenie sprężynowe z ogumionymi, nie wiem jak to wymówić, kołami jezdnymi. Miał też inny, choć podobny do SMK kształt, inny silnik, inną konstrukcję wieżyczek, inną grubość pancerza, a nawet inne uzbrojenie główne, bo T-100 planowano uzbroić w 76,2 mm armatę L-10, a na SMK znalazła się armata L-11. A no jak już widzieliście na zdjęciach projektów, obydwa te czołgi na początku planowano z trzema wieżyczkami. Tak więc pierwotnie prototyp SMK miał dwie małe wieżyczki uzbrojone w 45 mm armatę oraz główną wieżę umieszczoną na piedestale, tak aby wystawała i mogła swobodnie operować nad tymi mniejszymi wieżyczkami. Tutaj działo 45 mm z mniejszych wieżyczek jest dość ciekawe, więc szybko je wam tutaj opiszę, bo nie zrobiłem tego ostatnio w odcinku o T-35A, który zresztą miał te same działa w swoich mniejszych wieżach. Bo widzicie, mianowicie 45 mm armata 20K była zdolna do prowadzenia ognia półautomatycznego. Tylko w przypadku armat polowych oraz czołgowych półautomat nie oznacza tego samego, co w wypadku broni palnej. Automat w broni palnej, jak na przykład SWT, działa tak, że po każdym naciśnięciu spustu, o ile był wprowadzony nabój do komory oraz kolejne naboje znajdują się w magazynku, następuje wystrzał, przeładowanie i kolejny wystrzał po kolejnym wciśnięciu spustu, aż opróżni się magazynek lub nastąpi jakaś tam awaria, tak? W przypadku armat czołgowych czy polowych za półautomat uznaje się armaty, w których po wepchnięciu pocisku do zamka ten automatycznie się zamyka, a po naciśnięciu spustu i wystrzale łuska zostaje z niego wyrzucona, a zamek zostaje otwarty, gotowy na przyjęcie następnego pocisku. Po wepchnięciu którego zamek się zamyka, oddaje się kolejny strzał, zamek sam wyrzuca łuska, zostaje otwarty i tak w kółko po prostu. No i to po prostu znacząco zwiększa szybkostrzelność takiej armaty, bo jest mniej zadań dla ładowniczego do wykonania. I co ciekawe, armata 20K, ta 45 mm, była półautomatyczna w przypadku strzelania pociskami przeciwpancernymi, ale już w przypadku strzelania pociskami burzącymi zmieniało się to w tak zwany tryb ćwierćautomatyczny, czyli po wepchnięciu burzaka zamek sam się blokował, ale po wystrzale trzeba go było ręcznie otworzyć i ręcznie wyjąć łuskę, gdzie przy załadowaniu kolejnego pocisku ponownie sam się zamykał i był gotowy do wystrzału. I teraz nie wiem, bo aż tak głęboko w projekcie tego działa nie nurkowałem,
czy spowodowane to było innym ładunkiem miotającym w tych pociskach, czy kwestią bezpieczeństwa, bo jednak buzak to buzak, czy może ręcznie trzeba było to przełączać w wypadku zmiany pocisków, czy to działało automatycznie, jakby właśnie przez ten inny ładunek to działo nie miało dość pary, żeby samo się półautomatycznie otworzyć, etc. Także tutaj liczę na waszą pomoc w komentarzach, chętnie po prostu poczytam i od was się tego dowiem. W każdym razie, przechodząc do głównej wieży, ona uzbrojona na projekcie została w działo 76,2 mm, ale tak jak wspomniałem wcześniej, L11. Do tego każde działo miało sprzężony karabin maszynowy, a z tyłu głównej wieży planowano zamontować wielkokalibrowy karabin maszynowy Deszka 12,7 mm, czyli rosyjskiego 50-cala. SMK napędzać miał silnik GAM-34T, który generował 850 koni mechanicznych i znajdował się oczywiście w tylnej części pojazdu. I tutaj na papierze prototyp miał jeszcze 8 kół jezdnych i 4 rolki zwrotne dla gąsieni. No i tutaj 9 grudnia 1938 roku zaprezentowano projekty prototypów oraz drewniane makiety w Biurze Zarządzania Pancernego i Samochodowego. I tutaj obydwa projekty zostały zatwierdzone do produkcji prototypu, aczkolwiek zażądano zmian konstrukcji obydwu pojazdów. I głównie chodziło tutaj o usunięcie tylnej wieżyczki z obydwu prototypów. I jest na ten temat pewna niepotwierdzona anegdotka, powiedzmy bardziej urban legend, którą tutaj przetoczę. Mianowicie w mitologii tego zdarzenia opisuje się, iż sam Stalin, sprawdzając te projekty i oglądając drewniane makiety, z jednej z makiet ręcznie odłamał tylną wieżyczkę i rzekomo powiedział: próbujemy tutaj zbudować czołg, a nie dom towarowy. Oczywiście nie da się tego zweryfikować i na usunięcie tylnej wieżyczki logicznie wskazują bardziej doświadczenia z za długim czołgiem T-35A, przez co no, nie dało się nim za bardzo skręcać, a usunięcie tylnej wieżyczki usuwało z czołgu jeden przedział bojowy, przez to czołgi te mogły być krótsze, co przekładało się na lepsze właściwości jezdne, których nie posiadał T-35A. No ale taka anegdotka krąży naokoło tego projektu, więc wam ją przedstawiłem, tutaj z przymrużeniem oka to traktujcie. Jednocześnie, zanim jeszcze prototypy tych projektów zostały zatwierdzone do produkcji, zakłady Kirowa świetnie zdawały sobie sprawę z chujowości wielowieżowych czołgów tak naprawdę i na boku projektowały jednowieżową wersję czołgu SMK, ale specjalnie, to jest bardzo ważne, żebyście zapamiętali, że specjalnie w tym odcinku będę ten rozdział pomijał, bo chcę się na nim skupić w następnym materiale. Także miejcie to na uwadze, że nie opowiadam wam o wszystkich związanych z tym projektem rzeczach, tylko skupiam się tutaj na czołgu SMK. W każdym razie prototypy T-100 oraz SMK zostały zatwierdzone do produkcji. Co prawda teraz tylko z dwoma wieżami, ale wciąż to więcej niż jedno. No i tutaj dzięki usunięciu jednego przedziału bojowego, tej jednej wieżyczki oraz skróceniu maszyny, zainwestowano w ten sposób oszczędzoną masę w zwiększenie grubości pancerza pojazdu. No i teraz pancerz przedni miał grubość 70 mm, a boczne i tylne płyty aż 60. No i do tego doszła dość gruba płyta podłogowa, bo aż 30 mm, która będzie bardzo ważna później. Zapamiętajcie to, że ta płyta podłogowa jest gruba. I dach kadłubu oraz wieżyczek miał 20 mm. W pierwotnym prototypie SMK kadłub wystawał nad gąsienicę, w sensie w pierwotnym projekcie, ale z tymi zmianami, z pozbyciem się tej wieżyczki, ze skróceniem czołgu, pozbyto się tego, więc nad gąsienicami wzdłuż kadłubu umieszczono teraz błotniki. No i sam kadłub SMK podzielono na trzy przedziały. Był przedni przedział bojowy, środkowy bojowy oraz przedział silnika oraz przekładni. I tutaj załoga składa się z aż 7 osób. Z przodu siedział kierowca, a obok niego radiotelegrafista, który pełnił też rolę inżyniera oraz strzelca kadłubowego karabinu maszynowego. Za nimi znajdował się przedni przedział bojowy, w którym siedzieli w małej wieżyczce tej z 45 działonowy oraz ładowniczy. No i środkowy przedział bojowy, nad którym znajdowała się główna wieża, w której siedzieli dowódca, ładowniczy i działonowy. Na wieży głównej znajdowało się jeszcze mocowanie przeciwlotnicze na karabin DT-29. No i tutaj w kadłubie zamontowano również standardowe dla radzieckich czołgów ciężkich wtedy radio TK-71-3, które miało zasięg 15 km w ruchu oraz 30 km na postoju. I tutaj ponownie, jak w przypadku tej 45, nie zagłębiałem się w to. Na radiach zresztą i tak się w ogóle nie znam, więc może podpowiedzcie mi w komentarzach, skąd taka zmiana w zasięgu. Czy tutaj chodziło o siłę po prostu zasilania z akumulatorów, że w trakcie jazdy to jeszcze potrzebował zasilać silnik, etc. Czy o coś innego? Nie wiem do końca, jak to działało. Skąd jest ta różnica w zasięgu. W każdym razie prototyp SMK rozpoczęto budować wiosną 1939 roku. I tutaj problem polegał na tym, że inżynierowie z zakładów Kirowa nie byli zadowoleni z tego, co im wyszło. Jak wspomniałem wcześniej, oni wiedzieli, że czołg wielowieżowy będzie miał swoje bolączki, których się po prostu nie da przeskoczyć, ale no wciąż ich to wkurwiało po prostu, ale prikaz jest prikaz, tak? W każdym razie chodzi tutaj o to, że ich zdaniem czołg był za ciężki i za wysoki,
przez konieczność umieszczenia też tej głównej wieży na piedestale, no i zdawali oni sobie sprawę, że to będzie po prostu niewypał. No ale jak wspomniałem, prikaz jest prikaz, no i budowali dalej. No i właśnie tutaj, przez to, że im się to nie podobało, przeszedłbym przy okazji do tego, co zrobili na boku, ale o tym, jak już mówiłem, będzie w następnym materiale. No i te prototypy zostały zbudowane i zostały poddane próbie na poligonie w Kubince. I tutaj SMK miał przewagę nad T100, ponieważ było 3 tony lżejszy, dzięki czemu lepiej sprawdzał się w terenie. Aczkolwiek, no tutaj na próbach nie obeszło się bez problemów dla obydwu prototypów. SMK zaczęła padać skrzynia biegów, a był to jeden z głównych punktów programu na czołg, który miał zastąpić T-35A, jeden z najważniejszych punktów. No, aczkolwiek oprócz padającej skrzyni biegów, którą oczywiście można było poprawić, to był tylko prototyp, kiedy ta skrzynia biegów działała, to SMK był się w stanie rozpędzić do prędkości 35,5 km na godzinę oraz spinać się na górki o maksymalnym kącie natarcia do 37 stopni. Że mam kącie nachylenia do 37 stopni. Kąt natarcia to jest jak samolot startuje, sorry, pomieszałem. Chodzi tutaj o górki, tam do 37 stopni takie góreczki, to SMK mogło sobie na nie wyjechać. No i opisuję tutaj, co udało się osiągnąć prototypowi SMK, ponieważ prototyp T100 spisał się odrobinę gorzej od niego. No i wtedy testowany był jeszcze trzeci prototyp innego pojazdu, ale o nim w następnym materiale, tak? Te testy zostały przeprowadzone na początku września 1939 roku, więc na testy bojowe w Polsce dla Sowietów było już po prostu za późno. Aczkolwiek Związek Radziecki szykował się do wojny z Finlandią, więc oceniano, że będzie to idealne pole testowe dla nowych pojazdów. No i tutaj kolejne działania wojenne Związku Radzieckiego rozpoczęły się 30 listopada 1939 roku, kiedy to kacapy rozpoczęły inwazję na Finlandię na całej długości granicy, no ale tutaj bez polityki i detali Sowieci doszli do wniosku, że w sumie to czemu by nie testować na Finach właśnie tych nowych prototypów, tak? Tak więc prototypy T100, SMK oraz pewna trzecia maszyna zostały przekazane specjalnej jednostce eksperymentalnych czołgów i tutaj mianowicie chodzi o 91 Batalion Czołgów należący do 20 Brygady Czołgów Ciężkich. Tutaj co ciekawe, mimo tego, że nazywało się to Brygadą Czołgów Ciężkich, to jednostka ta była uzbrojona przede wszystkim w czołgi T-28, dokładnie w ilości 105 sztuk, co bodajże stanowiło 1/8 całości wyprodukowanych T-28. Do tego dochodzi jeszcze 21 czołgów BT-7, 8 czołgów BT-5. No i do tych czołgów dodano jeszcze eksperymentalne wtedy warianty dwuwieżowego czołgu T-26, który był uzbrojony w miotacze ognia, tam w dwuwieżowe i jednowieżowe warianty, o ile się nie mylę, które nazywały się bodajże BMH-3 albo KMH-3. Tutaj mam problem z przetłumaczeniem dokładnie z rosyjskiego tej nazwy, bo tutaj po prostu pojawia się wiele nazw, takich jak BMH-3, KMH-3, OT-26, KHT-26, także ogólnie to macie fotki na ekranie, żebyście wiedzieli, o które maszyny tutaj chodzi. No ale wracając do SMK, to trafił on właśnie do tej jednostki. Interesującym faktem jest to, że zrezygnowano z deszki z tyłu wieży i wymieniono ją na czas testów w Finlandii na zwykły karabin DT-29. No i następna rzecz, ponieważ na czołgu SMK w trakcie testów bojowych jeździła naprawdę doświadczona załoga. Ale Kowal, skąd ty to wiesz? Zapytasz hipotetyczny widzu, którego użyję jako sposób na przepchnięcie tej narracji. Mianowicie, jeżeli kogoś w Związku Radzieckim wymieniono z nazwiska w raporcie, to znaczyło to tyle, że jest to ważna i relatywnie wysoko postawiona osoba. Tak więc wiemy, że dowódcą czołgu był lejtnant Petin, a głównym działonowym był starszy lejtnant Mogielczenko. Tutaj reszta załogi wywodziła się z zakładów kierowskich i była weteranami obsługi czołgów ciężkich. Tak więc kierowcą był Ignatiew, to wiemy po prostu z tych raportów, mechanikiem Kunicyn, to jest ważne nazwisko, zapamiętajcie je, a specjalistą od łączności był Peterew. Tutaj radiooperator, który siedział w kadłubie, był zwykłym szarakiem z Armii Czerwonej, bo nie jest wymieniany z nazwiska i został rzekomo ściągnięty z regularnych jednostek czołgowych. Tak więc, skoro mamy tyle nazwisk w załodze, oznacza to tyle, że byli to ludzie bardzo doświadczeni. Ale w takim razie, z tak doświadczoną załogą, jak spisał się SMK w próbach bojowych? Tak naprawdę historia operacyjna tego czołgu jest bardzo krótka, więc mogę ją wam tutaj szczegółowo opisać. Zacznijmy od tego, że 17 grudnia 91 Batalion Czołgów razem z innymi batalionami 20 Brygady Czołgów został przypisany do zaatakowania fortu z linii Mannerheima i tutaj Sowieci mówili na ten fort Gigant. Sam Gigant znajdował się w kamienistym, zalesionym sektorze frontu, który był kompletnie nieodpowiedni do walki czołgami, tak? No ale prikaz jest prikaz, więc czołg SMK oraz T100 oraz jeszcze jeden prototyp ruszył do ataku, gdzie wspierać miał kolumnę czołgów T28. Jechali oni wzdłuż linii drzew w stronę tego bunkra, tego giganta, ale wtedy SMK oraz T100 otrzymał rozkaz wsparcia piechoty w przeprawie przez kamienisty i otwarty teren do ataku na umocnione pozycje
Finów. No i tutaj przez intensywny ogień ze strony Finów nie udało się to i ten atak został odwołany. I tutaj według relacji niejasne jest teoretycznie, czy SMK i T-100 znalazły się pod ogniem fińskich armat, ale wiemy tutaj, że ze strony Finów został otworzony huraganowy ogień z karabinów maszynowych, tyle że oni skupili się, bo byli bardzo dobrze wyszkoleni, po prostu skupili się na zmasowanej piechocie, bo wiedzieli, że z tych karabinów tym czołgom nic nie zrobią, więc walili do tej piechoty, więc nie wiadomo, tak jak mówię, czy pancerz SMK oraz T-100 został poddany prawdziwej próbie, aczkolwiek mamy tutaj powydarzeniowy raport mechanika Kunicyna z załogi SMK, który wam tutaj teraz przetoczę, tylko miejcie na uwadze, że sam go tłumaczyłem i przy okazji trochę go streszczę, bo jest długi, także może być delikatnie sparafrazowany, ale że tak powiem mięsko tego raportu zostanie wam przekazane, także rozpoczynamy cytat. Do sprawdzenia właściwości bojowych naszych czołgów wybrano dość trudny sektor frontu. Przebiegał on pomiędzy zamarzniętym jeziorem Sumajarwi, a nie zamarzającym bagnem Tsunasuo. Po lewej stronie na wysokości znajdowała się wroga okopana pozycja ogniowa uzbrojona w 37 mm działa Boforsa oraz karabiny maszynowe. Finowie mieli tam dwa okopy, rów przeciwczołgowy i kilka rzędów zasieków. Do tego były jeszcze cztery rzędy przeciwczołgowych przeszkód z granitu. Czołg T-100, SMK oraz tutaj notatka ode mnie, trzeci prototyp, którego specjalnie nie wymieniam, miały zaatakować umocnienia i zdobyć wzgórze, które znajdowało się na wysokości wieży obserwacyjnej portu Gigant. Działania trzech eksperymentalnych maszyn obserwował dowódca tego frontu Tymoszenko. Nadeszła godzina ataku. W niebo poszybowała seria czerwonych rakiet. Uprzedni ostrzał artyleryjski miał nie tylko stłumić obronę przeciwnika, ale też zrobić wyłomy w zasiekach i zaporach przeciwczołgowych. Kiedy ostatnia salwa artyleryjska jeszcze grzmiała, piechota ruszyła do ataku. Niedługo po niej czołgi otrzymały rozkaz ruszenia do przodu. Kierowca czołgu SMK bardzo dobrze kierował. Przebił się przez specjalnie ścięte przez Finów drzewa, pokonał szereg drucianych barier, przejechał przez rów przeciwczołgowy i ruszył w stronę granitowych zapór przeciwczołgowych. Kierowca podjechał do zapór z granitu i powoli, poruszając czołgiem na prawo i lewo, zaczął rozpychać je na boki. Finowie strzelali z działek przeciwpancernych. We wnętrzu czołgu rozległ się potężny grzmot uderzenia czegoś o pancerz, ale załoga nie znalazła żadnych dziur w pojeździe. Ogień przeciwpancerny nasilił się, ale żaden pocisk nie zdołał przebić pancerza. Dowódcy i kierowcy niezwykle trudno było kontrolować czołg pod tak intensywnym ostrzałem na tej trudnej drodze. Załoga dzielnie walczyła, a dym z wystrzału dział naszego czołgu drażnił oczy i gardła wszystkich załogantów. Czołg strzelał ze wszystkiego, co miał i powoli przedzierał się na wysokość nieprzyjacielskich okopanych pozycji. No i tutaj koniec raportu, bo dostali rozkaz do odwrotu. Później jeszcze mechanik Kunicyn wspominał, że bitwa była okropna, ale gruby pancerz jego czołgu, w sensie okropnie po prostu dużo tego latało w powietrzu, ale gruby pancerz jego czołgu okazał się kompletnie niewrażliwy na ostrzał Finów i mówi o tym, że potężny grzmot uderzenia pocisku przeciwpancernego w ten czołg pamięta przynajmniej 6 razy. Tak więc raport ten jednak sugeruje, że SMK dostało się pod ogień przeciwpancerny Finów i otrzymało parę trafień, tak? W każdym razie atak ten został odwołany, a SMK z innymi prototypami po prostu się wycofał. No i tutaj następnego dnia, 18 grudnia, SMK, T-100 oraz trzeci prototyp brały udział w jeszcze cięższych walkach na tym samym sektorze frontu. SMK tym razem brał udział w bezpośrednim natarciu i tutaj te trzy prototypy ruszyły właśnie bezpośrednio na fińskie pozycje, z których Finowie odpowiedzieli ogniem 37 mm armat przeciwpancernych. SMK został trafiony co najmniej kilkanaście razy, ale skutecznie zajął pierwsze fińskie pozycje. No i z tej pozycji czołg SMK rozpoczął zmasowany ostrzał ze wszystkiego, co miał po prostu w kierunku kolejnych fińskich pozycji, ale po chwili jeden z celowniczych fińskiego Boforsa 37 mm dokonał prawdziwego cudu. Mianowicie wcelował się idealnie w łączenie głównej wieży z piedestałem, przez co uszkodzeniu uległ pierścień wieży, blokując ją w miejscu. Tak więc załoga SMK, załoga tej głównej wieży, w której siedział dowódca, zamiast na walce skupiła się na naprawie problemu, a nie samą walką. Dowódca po pewnym czasie wydał rozkaz zjechania z tej pozycji i kiedy SMK jechał w dół drogi, załoga zauważyła fiński magazyn składający się z parunastu tam skrzynek i jakiejś tam ilości sprzętu dodatkowego. No i tutaj dowódca SMK wydał rozkaz rozjechania tego magazynu, do czego też przystąpił kierowca. Tyle że kiedy zaczęli wjeżdżać na te skrzynie, okazało się, że Finowie ukryli tam minę przeciwpancerną. Nastąpił ogromny wybuch na lewej gąsienicy czołgu. Rozerwało to kompletnie tą gąsienicę, wygięło kadłub czołgu i połamało zawieszenie z lewej strony. Wybuch ten rozjebał im również skrzynię biegów.
kompletnie wywalił elektrykę w czołgu, a część płyty podłogowej została wygięta w dół. Przypominam, to była ta 30-mm płyta, to nie jest cienka płyta, to nie jest łatwo wygiąć. Ale dzięki temu, że ta płyta była właśnie tak gruba, prawdopodobnie dzięki temu, kierowca w wyniku tej eksplozji stracił przytomność, ale nie odniósł poważnych ran. I tutaj reszta załogi również nie odniosła poważnych ran. Także fartownie, że pewnie zostało najechane krajem gąsienicy, do tego pancerz boczny oraz pancerz podłogi był na tyle gruby, że tutaj kacapy z fartem uszły z życiem po prostu z tego wybuchu, tak? No i kiedy to nastąpiło, kiedy nastąpił ten wybuch tej miny przeciwpancernej, obok czołgu SMK znajdował się również prototyp T-100 oraz ten trzeci prototyp, o którym opowiem w innym materiale. No i z załogi T-100, tutaj załogan Roszczyn wspomina to wydarzenie w późniejszym raporcie następująco. Idąc do uszkodzonego SMK, nasze czołgi stanęły po jego lewej i prawej stronie, aby osłonić go swoim pancerzem, tworząc trójkątną fortecę pancerną. W takiej formacji wytrzymaliśmy nie tylko kilka godzin, ale także próbowaliśmy uruchomić uszkodzonego SMK poprzez założenie na niego nowej gąsienicy w miejsce uszkodzonej. Byliśmy dobrze ubrani, więc mróz nie stanowił problemu, ale po paru godzinach okazało się, że uszkodzenia SMK były po prostu zbyt duże. Oprócz gąsienicy uszkodzeniu uległy również koła jezdne i zawieszenie było rozbite. Nie byliśmy w stanie ruszyć SMK. Próbowaliśmy go holować, ale gąsienice naszych maszyn ślizgały się na głębokim śniegu, w związku z czym pojazd został porzucony. Załoga SMK wskoczyła do naszego T-100, w którym było aż nadto miejsca, no i w T-100 mieliśmy teraz 15 osób, kiedy się wycofywaliśmy z tych pozycji. Pamiętacie Pawłowa, o którym mówiłem na początku tego materiału? Tego gościa, który został szefem, który tam był w Hiszpanii, dowodził, etc., etc. No to on osobiście obserwował rozwój tych wydarzeń. No i po powrocie załoga SMK została osobiście przez niego odprawiona i otrzymała nagrody za walkę oraz wysiłek w odzyskanie maszyny. I teoretycznie na tym kończy się historia operacyjna prototypu czołgu SMK. No ale pozostało pytanie, co zrobić z jego wrakiem, który utknął w polu. Sowieci nie mogli po prostu pozwolić Finom na zdobycie najnowszego radzieckiego prototypu czołgu ciężkiego. Minęły dwa dni i Pawłow 20 grudnia 1939 roku wydał specjalny rozkaz odzyskania czołgu SMK. Chodziło tutaj nie tylko o odzyskanie go, ale o przetransportowanie go za sowieckie linie. No i to zadanie odzyskania SMK otrzymało 7 czołgów T-28, 2 działa 45 mm oraz batalion piechoty. Przystąpili oni do tego zadania, aczkolwiek jeden z czołgów T-28 został rozbity przez ogień artyleryjski Finów skupiony na SMK, na okolicy SMK, a 43 piechurów, którzy próbowali przy SMK grzebać, zostało rannych, z czego dwóch zostało zabitych. No i w tym momencie po prostu ta drużyna się wycofała stamtąd, tak? Tak więc SMK siedział dalej w śniegu na ziemi niczyjej. No i teoretycznie dla Sowietów, dla stanu tego prototypu sprawę pogarszał fakt, że porzucająca go załoga zostawiła wiele włazów otwartych, przez które brutalna fińska pogoda po prostu niszczyła jego wnętrze. No i od tamtej próby z 20 grudnia czołg SMK stał tam, gdzie najechał na minę przeciwpancerną aż do lutego 1940 roku, bo porzucono kolejne próby jego odzyskania. Stało się tak, bo po obserwacji przez parę dni okazało się, że Finowie ten czołg mieli tak naprawdę w dupie, ale Sowieci zauważyli, że T-28 rozwalony obok niego został przez tych Finów rozszabrowany, głównie w nocy na części, i te części pomogły Finom utrzymać na chodzie przejęte przez nich inne czołgi T-28, ale nie szabrowali oni tego behemota, tak, który stał i tylko czekał na po prostu na szaber, tak. Pewnie go obejrzeli i zauważyli, że to jakaś dziwna maszyna, może sobie amunicji trochę pożyczyli i tyle. Tak więc nowy radziecki prototyp wielowieżowego czołgu ciężkiego, który miał zastąpić T-35A, stał teraz rozbity w polu gdzieś w Finlandii, tak? No i w międzyczasie w sowieckiej Rosji Biuro Zarządzania Pancernego i Samochodowego musiało wybrać następcę dla tego chujowego T-35A. No i tutaj wybór padł ani na SMK, ani na T-100, ale na trzeci prototyp, o którym opowiem wam w następnym materiale, jak już wspomniałem parę razy. No ale to jeszcze nie koniec, no bo co stało się z wrakiem SMK. Widzicie, no, czy tak, czy siak, no, planowano go odzyskać, przetransportować z powrotem do zakładów kierowskich, ale okazało się, że dostępne dla Sowietów w tamtym terenie dźwigi, no, nie były w stanie go najzwyczajniej w świecie podnieść, więc pojazd ten został częściowo rozebrany i pocięty na części. Częściowo rozebrany i pocięty na części. Dziwnie to brzmi, ale no tak było. Może mógłbym to inaczej ująć, ale już trudno. Wpisałem do Excela, więc chuj.
No i w takim stanie został on przetransportowany do zakładów Kirowa i siedział na jego dziedzińcu, aż padła decyzja o tym, aby go zezłomować. Tutaj nie próbowano go naprawiać, chociaż taki był oryginalnie plan, ponieważ przyjęty do masowej produkcji prototyp był inny niż to SMK, do tego stopnia, że trzeba było do SMK produkować specjalnie pojedyncze części, żeby go przywrócić do sprawności bojowej. A jak już zakłady Kirowa miały na to czas i środki, to SMK był czołgiem kompletnie przestarzałym, więc po prostu poszedł na żyletki. Także jeżeli chodzi o ten unikatowy czołg, ponieważ istniała tylko jedna sztuka, byłoby to na tyle. Jeżeli spodobała wam się ta część historyczna, to przypominam, nie mówię, żebyście zostawili, przypominam o możliwości zostawienia łapki w dół, może zasubskrybowania kanału, bo mam takich materiałów oczywiście więcej. Także to jest koniec części historycznej, teraz przejdziemy do części rozrywkowej, czyli do gry War Thunder. Mamy przed nami ten właśnie jeden zbudowany egzemplarz SMK, ale jak zauważycie, jest on jeszcze wyposażony w deszkę, a w części historycznej wspominałem, że do Finlandii na testy pojechał z DT-29, także mamy tu tą wersję jeszcze z Rosji, z poligonu testowego w Kubince, można by powiedzieć. Jest to ciężki czołg premium, który znajduje się na battle ratingu 3.7 i wydawać by się mogło, że jest to nie lada behemot, bo ma przepotężny teoretycznie pancerz, który znaczy 7 już nie jest taki niesamowity, tak? 75 mm od frontu, ja czytałem o 70, nie wiem skąd War Thunder wziął 75, ale okej. Okay. Tutaj ta wieżyczka no ma 60 i co ciekawe, ta wieża przypomina bardzo czołg KW-1 oczywiście, ale to jest jeszcze eksperymentalna wieża, widać zresztą to po kształcie dachu, to ma tylko 60 milimetrów, tak? Ale ten czołg ma ogromną piętę achillesową. Mianowicie, nie da się tak ustawić, żeby w pełni zasłonić ten piedestał głównej wieży, a jest on najsłabszym punktem. Nie dlatego, że kiedy pocisk do niego wpadnie, go przebije i wpadnie do środka, to zabije nam 3 ludzi z załogi, no ale w kadłubie mamy jeszcze 4, no to czym się przejmujemy, tak? Problem polega na tym, że wejdziemy sobie tutaj w czołg z 3.7, jakiś niemiecki Panzer 4H na przykład, a ułożyć Panzer 4G, żadna różnica. Z Panzer Granadę 39, nawet jak weźmiemy sobie 1000... Kurde, z 2 km da radę nawet. Dobra, załóżmy, że z 2 km ktoś nas zauważy i wyceluje mniej więcej w środek sylwetki, tak? Z 2 km ten czołg przebije ten piedestał i zobaczcie, co się stanie po tym, jak pocisk wpada do środka. BUM! Magazyn amunicji pod wieżą! Normalnie jak w nowoczesnych Federacji Rosyjskich czołgach, tak? No to nie jest karuzela, ale to jest okrągły magazyn amunicji pod wieżą. I to powoduje, że cały pancerz tej maszyny po prostu nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Jeżeli coś nas tutaj przebije, no to jest po robocie. Bo czołg ten po prostu zostanie rozerwany od środka. Także nie lada lipa. Dla mnie jeszcze delikatnym problemem jest używanie tej 45, bo ja pamiętam o niej, tylko nie wiem, może sobie muszę inny guzik przypisać, ale jednak jest to rozpraszające, kiedy chcesz strzelić z głównego działa i jeszcze takie, o dobra, główne działo przeładowywuje, no to z 45 cyk, no nie? To jeszcze cyknę z 45. Dla mnie jest to rozpraszające. Nie wiem jak dla was, ale jest to podobny problem jak w czołgu T-35A, gdzie po prostu do dyspozycji mamy za dużo wież do operowania. Chociaż tutaj jeszcze ze wspomnień załogi było, że oni bardzo lubili ten czołg, bo w środku mieli dużo miejsca i był on odporny na fiński ogień przeciwpancerny. Tyle, że Finowie strzelali 37, tak? Tutaj nawet na pełnym downtierze, czyli na 2.7, na 2.7 są już maszyny, które bez problemu sobie z tym piedestałem poradzą, tak? Przedni pancerz może być problematyczny, ale popatrzcie, jak się ustawimy tak, no to tutaj kawałek tego piedestału nam wystaje, tak? Jak spróbujemy przykątować przedni pancerz, no to popatrzcie, jaką odsłaniamy tutaj, jaki kawał szyi odsłaniamy, tak? Tym czołgiem się nie da grać na pancerz, chyba że przeciwnik, którego napotkamy, będzie kompletnie nieświadomy tego, jak z tą maszyną walczyć, co się stanie, jeżeli trafi w ten piedestał, tak? Ode mnie tyle, przeskoczmy do pierwszej rundy i zobaczymy, jak ten SMK wybucha od tego magazynu, no a może jak ktoś nas w niego nie trafi, to może coś porządzimy, tak? Witam na rzece popiołu, pełen aptier mamy tutaj, także nasza L11 może już troszeczkę nie domagać, ale zobaczymy, no zależy na to, na co trafimy, tak? Jak się to spisze. Ha. Chyba pod B pojedziemy. No tylko no nie jesteśmy zbyt twardą maszyną już, bym powiedział. No to jak KW-1 z L11. Na pełnym aptierze ten czołg już nie ma takich pazurków, nie? Zobaczymy. Poza tym no ten magazyn wieży tutaj. Piedestale wieży. Może się zesrać po prostu bardzo szybko.
Aha, coś tu było. Puma, ale została zdjęta. Przez Sarka. T-14, ale boczek pokazało. No i to jest to. Amunicja poszła w drzazgi od razu. Staliśmy pod wieżę. Kurde, ale ładny strzał. I eksplozja magazynu amunicji. Okej, cele C zostały zbombione, tak to wygląda przynajmniej. Prawej u góry będzie przeciwnik. Znaczy był i go wysadzili. Ja się spróbuję bezpośrednio do punktu C dostać. Nie wiem, czego się tu z prawej spodziewać. Zignoruję prawą stronę. Dobra. Kuf, kuf. Dorwany. Prawie ewidentnie słyszę jakieś czołgi. Schował się za kamieniem akurat. Skurczybyk. O, jest problem, jest... O Jezus. Jak daleko? Będziemy mieli zmierzone, jak już wyceluję. O. Dobra. Tam był jeszcze jeden. Ale gdzie on jest, to nie wiem. No działo działa tak jak trzeba, tak? Kwestia jest tego pelernego pancerza. Tego piedestału. Jest pancer czwóra. 450. O ja! Pierścień wieży mi akurat wyeliminował w tej mniejszej wieży. A, do dupy strzał. Tylko nie mogę się wstrzelać. Dobra, udało się. Dobra, naprawmy ten pierścień wieży. 3 sekundki tylko. To jest czołg wroga. A, prosto w wieżę. Na mnie pora w takim razie. Pierścień wieży mi się zesrał. Do głównej wieży. Musiałem się ewakuować. Straciłem aż 3 członków załogi. Wszystkich z głównej wieży straciliśmy. Ten czołg wroga, co tu był, nie wiem gdzie jest teraz. Czy go zdjęli, czy nie? Biorą C. Okej, widzę nawet kto. 45 spróbujemy to załatwić. Chyba się muszę wycofać jednak. 96 byłbym w stanie to zrobić od kopa. Bo jest wyższa, tak? Ta wieża. O nie. Wow, okej. Zdetonowaliśmy mu amunicję i to fest. 5 sekund tylko, jakbym wiedział wcześniej, to nie to naprawię, myślałem, że będzie dłużej. O nie. Dobra. Myślałem, że to dużo więcej zajmie czasu. A tu proszę. Przed nami teciak będzie. Fiński pewnie, fiński. Spełnimy tego członka załogi. 45 spróbuję. Dobra, zamek działa, mu rozwaliłem. Bo będzie skakał chyba. Za późno.
Tej 45 się tu chyba nie spodziewał. O, ten sam gościu mnie zdjął, w to samo miejsce mnie trafił. Chyba. Wydaje mi się, że to ten sam gościu. Zobaczmy. Nie w to samo miejsce, ale prosto właśnie w magazyn amunicji pod główną wieżą. Także no, witam na Europie. Mogłoby się wydawać, że SMK będzie świetny do przepychania się z przodu, ale prawda jest taka, że no nie. No ten pierścień, no pierścień wieży, kiedy stał pod wieżą, on po prostu będzie zbierać ciry. Z bliska jest w niego zdecydowanie łatwiej wycelować i detonuje nam magazyn amunicji. Także spróbujemy bardziej po boku tym grać. Użyjemy tego czołgu jako heavy flankera, mógłbym tak to nazwać. Strzeli do mnie pierwszy, ale na szczęście nie wykło mu. Gdzieś się dingnął od frontu wieży chyba. Także miałem farta. Ajajaj. Brumbar. O! Byłoby blisko. Tutaj? Nie, wyżej muszę, wyżej. Na 400 muszę do niego strzelić. Tak jest, właśnie tam celowałem. Brumbar zdjęty. Auć. Cóż to było? Jabnął mnie tu przez krzaczory. Znaczy nic mi nie zrobił, na szczęście. O Jezus. Jeszcze weak spota, nawet go nie widziałem. Ale go... ale ma nie fart. Ale z gościu ma nie fart. Driver, commander, gunner, lepiej być nie mogło, ale... Już hajeka ładowaliśmy, żeby go skończyć, ale tak puf, kuf. Trójeczka, czyli ten z mniejszą lufą, no prosto w amunicję, tak? Widzieliście, amunicja nam wybuchła. Ja nie wiem, czy ja mam, nie mam asysty za to 8-8. Więc... Gdzieś tutaj musi stać, w takim razie bym powiedział. No, ktoś do niego tam strzela. Widzę je. Hajek w drodze. Do widzenia. Normalny pocisk ładujemy. Ten puf-puf też gdzieś tutaj jest, no. Dobra. To jak wjadę, to teoretycznie szyję będę miał schowaną i tylko czubek wieży będę wystawiał za tych kłód tutaj. O, widzicie? Ktoś tam mnie strzelił, ale nie wiem skąd. Naprawdę nie wiem. O, już wiem. Zrzucił dym, obsrał się. Na 300 by było tam strzelane. Sturer Emil? O Jezus Maria. Uch. Też do mnie strzelił od tyłu, ale obstałem, że to był jakiś nasz. Przynajmniej tak mam nadzieję. Nie, to jednak nie był nasz. Jest pufków. To... O Jezus! To ten, którego szukałem wcześniej. W ogóle to mi amunicję wysadzili. Tak jakby, no dobra, wysadzili to może za duże słowo. Ale wyeliminowali. Tak bym to ujął. To jest.
Dobra, muszę się naprawić. 43... O, dobra, żegnam. Nie mam już ludzi do obsługi 45. No. Ale widzieliście, po prostu mieliśmy farta, że ta amunicja nie zdetonowała i tylko dlatego przeżyliśmy, tak? Ale ją utraciliśmy, czy tak, czy siak. Zagramy jeszcze jedną, bo krótkie te rundy te MSMK są. O, Karelia. Tylko kurczę, nie wiem gdzie pojechać, szczerze mówiąc. No, ale z drugiej strony tutaj będą problemy z depresją, żeby się strzelać, tak? Więc chyba pojedziemy długą tutaj i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, no to nie będę czekać. Pojadę przed siebie. Udało się. To co on teraz się zrespi tam wyjdzie tutaj i mnie dziabnie. Zanim ja będę w stanie cokolwiek zrobić, dlatego muszę stąd spierdzielać jak najszybciej. Gdzieś się za terenem schować. Sherman. Jestem na tyle wysoki, że go widzę w sumie. Wydaje mi się, że jeszcze tu jakiś szok słyszałem, ale nie jestem pewny. Jednak tak. Gdzieś tu z góry. A, stoi tam gdzieś za tym. Dziadostwem i strzela. Nie widzę tego gościa. To jakieś N24 czy coś takiego. Jest. AMX-1324. No ja teraz tutaj cyk pod góreczkę. Sherman tutaj jest, proszę bardzo. Zniszczony. Ale ich flanknąłem teraz, ale jaja. O, już do mnie strzelali z respa tam, wiedziałem, że tak będzie. Op się zrespił, wytrzymać nie mógł, że na flance tu ma kogoś, tak? Don't pen dwa razy. O ja. No to jest problem. Prosto w lufę, kolego. Teraz zostaje ci już tylko ucieczka z Nowego Jorku. Dobra, jest. No, tu pod górkę trochę ciężej. Tu coś jest na samym punkcie. Na samym cienkim punkcie tu coś jest. O kurde, ty. Czterdziestka piątka, drugi strzał wyparował, spoko! Tak naprawdę to nie jest spoko, tam mnie ktoś szansa spod tej alfy goni. Ale mu się nie trafiło. Dobra, ten punkt przejmuję, mogę teraz wracać. Tutaj 152 go skończy przejmować. Chyba ten trafik tu jedzie. Bo słyszę czołg lekki. Chłop się nie może pogodzić z tym, że go tak zdjąłem i mnie goni. Okej. Dobra. Nie, to jednak nie ten sam trafik. Lecą bomby, lecą, ale chyba nie dolecą, bo nie leciały we mnie. Z
Zajmę im tą pozycję tutaj. Może być ciekawie przez to. W tyłek gdzieś stamtąd, dobra. Jakaś pelota. Jestem na MX, mamy go. Z jego starej pozycji go zdjąłem. Tu się potes wywalił. Tam nic nie widzę, ale tu ktoś do mnie strzelał, tak? Więc o to jest pytanie. Co to za pelota i z jak daleka? 400? Za nisko. Czemu te drzewa się tak poprzewracały teraz? To mnie zastanawia. Czajcie? A to chyba przez ten samolot, tak bym powiedział. To był haek, do mnie jedzie jakiś typ chyba. A nie, to Puma. Jezus, kurwa, wszyscy chcą kawałek mnie, dajcie mi se w spokoju postrzelać. A to haeka ładujemy. I pyk haeczkiem, peloteczkę. Tam jeszcze jedna była. Ale chyba jeszcze nie kwapi tutaj. O, na jej miejscu też by mi się nie kwapiło. Się tam wychylać. Nie wiem, tutaj tak strzelę. Chyba żeśmy ich posprzątali. Dobra, jest asysta. Chyba zrobiliśmy dość. Naprawdę. Nie, tam dalej pelota pierze. Chciałem tu drzewo usunąć, ale się nie udało. To jest naszego sztuga tutaj piorą? M16 sztuga euro zwaliło? Co wy gadacie? Jak on mu to zrobił, nie wiem. A, jest gdzieś jakieś M16, które naszych przy punkcie C rozpieprza i właśnie przyjmują punkt C. Jak to jest M16, to ja od razu ostatniego haeka ładuję do 76. Naprawdę nie wiem. Nie zdążę chyba. O, M16 walnęli właśnie, no. Na szczęście miałem załadowanego haeka, ale jaja. Jak on się tam wydostał? I nie fart, że mnie trafił akurat w gąsienicę, w sensie dla niego nie fart, dla mnie fart, no nie? A już by mnie mogli zdjąć. Nie ma co. Na szczęście to było open top, no kurwa. Samoloty myślałem, że już po mnie będą lecieć. Sherman 105. Jakbym miał haeka, to patrzcie, jeszcze bym go chyba mógł zahaczyć. Ale nie mam haeka. Więc trudno. Myślę, że 12 fragów i asysta naprawdę wystarczy. Zrobiliśmy cały mecz. Raz, dwa, trzy, no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czyli każdego zabiliśmy przynajmniej raz w ich drużynie, na to wygląda. No i dobra, to są i takie rundy tym SMK, tak? Troszeczkę nie uważali i dostali wpierdol od tyłu po prostu. I tyle. Ale naprawdę większość czasu tym czołgiem się gra tak, że dostajecie tutaj w tą szyję i eksploduje wam amunicja, nie? Jak macie niesamowicie duże szczęście, to może nie zeksploduje od razu. I od frontu najlepsze jest to, że nawet jak staniecie tak przodem, no to przecież tą szyję tutaj widać, tak? No to jest spory problem i to jest najsłabszy punkt tego czołgu, bo jest to tylko 60 mm.
Ode mnie tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.